jest to jakieś ułatwienie dla pracy trenerów, jak i jest to po prostu krok z postępem czasu. To praktycznie od tego się nie da się uciec, że dzisiejsza młodzież praktycznie jest cały czas związana z komputerem, a tutaj tymi krokami mogą być na bieżąco z tym, z czym trener ich chce zaznajomić, i jeśli jest to również jakiś sposób do tego, żeby chłopaki zaznajomili, bardzo fajnie. Jeśli chodzi o program, który tutaj dzisiaj został zaprezentowany, jest to kapitalna sprawa dla trenerów, dlatego że w jednym miejscu mają bardzo bogatą bazę, którą sami tworzą. Tak jak już tutaj dzisiaj zostało powiedziane, zmusza to trenerów do systematyki, do uporządkowania swojej pracy, jak i do tego, że mamy to wszystko w jednej zakładce, praktycznie bardzo bogaty materiał. Po kilku latach naprawdę mamy zawodnika zdiagnozowanego i wiemy, czego po tym zawodniku możemy się spodziewać. W takim razie, biorąc pod uwagę te walory społecznościowe, możemy się spodziewać, że niedługo konto będzie miał trener Jarosław Tkocz, trener Adam Nowałka? Mówiliśmy tutaj dzisiaj o zabezpieczeniach. Bardzo ważne to właśnie są te sprawy zabezpieczenia. Dzisiaj został ten temat również podjęty, że tutaj wszyscy mogą być spokojni. Te dane są strzeżone i tu praktycznie to jest jeden problem, jedno pytanie, które się pojawia. Ale tutaj administrator gwarantuje nam pełne zabezpieczenie i tutaj trenerzy nie muszą się obawiać, że coś wycieknie z tego.